Chcę powiedzieć tak, ze statystyki wynika tak, że więcej problemów ze spłacaniem kredytów mają ludzie, którzy wzięli kredyty w złotówkach. Po drugie, kiedy patrzy się na analizę zamożności, to chcę Państwu powiedzieć, że zdecydowanie ludzie zamożniejsi brali kredyty w obcych walutach, frankach itd., itd. Oczywiście jest pewien procent ludzi niezamożnych i dla nich stworzono tę furtkę. Teraz jest pytanie fundamentalne, czy wrócić do tej kwoty z dnia zawarcia umowy. Jeżeli tak, to chcę powiedzieć, będzie kosztowało to ni mniej, ni więcej niż 40 miliardów złotych. Ale zięć zarobi 300. Proszę? Ale zięć zarobi 300. A zięć zarobi, no. Natomiast to, co mówi tutaj doktor, panie doktorze, tylko bym prosił zasady, że jak jeden mówi, drugi nie wchodzi. Może w Olsztynie są takie zasady, że mam zachodzić słowo, ale w Krytynie nie ma. Tej zasady, zasady przestrzega. Ja akurat nie jestem z Olsztyna, pan ma niewłaściwe... To jest wymiana tak, bo między synopresa na Bajem, a Kazimierza Mianiakiem. Mamy się kazać. Ale nie, bo ja mówię o historii, bo ja znam pana z Olsztyna. Ale wracając do tego, i chcę tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jedno zdanie, panie doktorze. Operacja ze względów ideologicznych została przeprowadzona na Węgrzech. I proszę zobaczyć, co się stało na Węgrzech. Opłaty dotyczące usług bankowych, jednostkowych wzrosły na Węgrzech o 60%. Kto to zapłaci w końcu te 40 miliardów złotych? My wszyscy tu siedzący i ci, którzy brali kredyty i którzy nie brali. I jeżeli na tym polega Polska sprawiedliwa, Polska solidarna, to ja po prostu mówię, trzeba się głęboko zastanowić nad znaczeniem słowa solidarność. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.